Witam wszystkich z tej strony, Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Battlefield 4 po raz pierwszy na moim kanale. Dzięki wielkie oczywiście tutaj dla CocosFly, który przesłał mi ten gameplay. Ja nie mogłem niestety zgrywać gameplay, jemu się oczywiście udało i przesłał mi ten plik, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny. Link do jego kanału znajdziecie w deskrypcji, jeżeli chcecie jeszcze więcej informacji zobaczyć właśnie dotyczących tego spotkania z EA Polska i z Battlefield 4 wersją alfa, to zapraszam do niego na kanał. Tak jak już mówiłem, link w deskrypcji. Co to jest? Jest to oczywiście dominacja, czyli tryb, który mogliśmy już pograć chociażby w Battlefield 3 z dodatku Close Quarters. Oczywiście gramy i zdobywamy kolejne to 3 cele, to samo robi drużyna przeciwna, no i wiadomo, na okrojonej mapie, aby ta jatka była jeszcze większa, żeby można było spotkać wroga jak najczęściej, dzięki czemu gra jest szybka, dynamiczna i co można zauważyć, jeżeli chodzi o zmiany w dominacji pomiędzy właśnie Battlefield 3 a Battlefield 4, to przejmowanie flag nie jest już tak szybkie, jak było to w przypadku właśnie Battlefield 3. Ale myślę, że jest to z plusem oczywiście. Musimy bardziej, wydaje mi się, zespołowo grać. W przypadku Battlefield 3 mogliśmy sami spokojnie przejmować, przepraszam sobie, cele i robiliśmy to bardzo szybko. Tutaj możemy oczywiście nagle zostać zaskoczeni przez wroga, który będzie chciał ten cel odzyskać. Poza tym, słuchajcie, no graliśmy jeszcze Obliteration, a więc tryb z Paracel Storm, który mogliśmy już zauważyć, obejrzeć na Gamescom. I powiem Wam, że będzie to chyba jeden z moich ulubionych trybów, ze względu na to, że akcja będzie się bardzo mocno skupiała, jeżeli drużyna oczywiście zarówno jedna, jak i druga będzie grała zespołowo i objective, to akcja będzie się rozgrywała praktycznie gdzieś tam w centrum mapy z niezłą wymianą ognia i nawet, słuchajcie, nawet udało mi się oczywiście zdobyć jeden punkt, przejąć. Mało tego, wykorzystałem przy obronie tego punktu USAS-a z amunicją odłamkową, a więc niezła rzeźnia, jeżeli chodzi o tą broń. Dobre rzeczy, jeżeli chodzi o właśnie te tak zwane bronie, które leżą gdzieś tam na ziemi porozrzucane, to to, że te bronie nie mogą oczywiście być ładowane kolejną tą amunicją dostarczoną przez support. W przypadku 50-ki, słuchajcie, byłoby to przegięciem, ponieważ 50-ka ma niesamowity damage, zadaje, ściąga praktycznie z każdego miejsca na jeden strzał. Nie zdarzyło mi się, żebym miał hitmarkera. Jeżeli oczywiście strzelałem do pojazdów chociażby latających, tak jak śmigłowiec, także zadawała ta snajperka obrażenia właśnie maszyną latającą, więc mogliśmy nawet uszkodzić taką maszynę. I to jest oczywiście dobre, że tej amunicji nie będziemy mogli tutaj sobie dorzucać. Jeżeli chodzi o bronię, to słuchajcie, zauważyłem kilka dosyć takich istotnych zmian. Przede wszystkim ma się wrażenie, że niektóre z nich mają dużo niższy recoil. A powiedziałbym nawet, że większość z nich ma mniejszy recoil, poza chociażby AEK, które ma ten recoil zwiększony, tak więc nie będzie już tak chyba chętnie używane przez graczy. Ale co mnie dosyć mocno zdziwiło, używanie broni z bipodem nie jest już takie łatwe. Chodzi tu głównie o to, że nawet gdy rozstawimy bipod, to broń rwie nam do góry. Tak więc musimy wziąć oczywiście na to poprawkę. Nie jest to oczywiście w takim dużym stopniu, gdybyśmy tego bipoda nie mieli rozstawionego, ale trzeba po prostu strzelać także ogniem przerywanym. Jeżeli pociągniemy za ten spust na dłuższy czas, no to niestety, ale część tych pocisków poleci gdzieś tam w niebo. Jak widzicie, wybór broni jest gigantyczny. Wybór dodatków do broni jest gigantyczny. Ilość
kombinacji, które będziemy mogli zastosować, jest naprawdę bardzo duża i myślę, że będzie to dobre, ponieważ będziemy się uczyć przez dłuższy czas tego i będziemy wynajdować, bo w końcu ktoś znajdzie taki złoty środek, złotą broń, która będzie dobra na wszystko. I dzięki temu, że właśnie tych dodatków do tych broni jest dużo więcej, to zajmie nam to więcej czasu, żeby właśnie znaleźć tą złotą broń, ten złoty środek, który no, będzie niszczył drużynę przeciwną. Tak więc tu myślę, że dosyć dobre powiązanie. Jak widzieliście, o właśnie, i to jest ten cały counterattack. Tutaj co prawda, zobaczcie, zgliczowało, mamy bug i niestety nie ma widocznej broni, aczkolwiek będzie można oddawać tutaj strzały. Counterattack jest, powiem wam, że dosyć dobrą rzeczą w tej grze i początkowo zastanawiałem się, czy nie jest źle zrobione to, że czas reakcji na counterattack jest zbyt długi. Powiem wam tak, dosyć często zdarzało się w tej grze, że ludzie naciskali po prostu, będąc na bliski kontakt z kimś face to face, naciskali tak zwany szybki atak ten nożem, ponieważ panic knife tak zwany, i mieliśmy czas na reakcję, ponieważ wbicie teraz noża z jakiejkolwiek strony po prostu załatwia nam z przeciwnika na to jedno pchnięcie. Ale właśnie jeżeli jesteśmy atakowani od przodu i jest to tak zwany panic knife, to możemy oczywiście zareagować i mamy naprawdę bardzo dużo czasu na to, żeby ten counter atak zrobić. Ja w pewnym momencie aż się normalnie uśmiałem, ponieważ ktoś próbował mi wbić kosę i ja, słuchajcie, zdążyłem spojrzeć na klawiaturę, szukałem tego przycisku, bo nie jestem do nich przyzwyczajony. Szukałem tego przycisku na klawiaturze i zdążyłem go nacisnąć i trwało to około 2 sekund. Zdążyłem zareagować właśnie tym counterattackiem, no i niestety przeciwnik sam sobie ożenił kosę. Tak więc to myślę, że jest bardzo dobre. Poza tym graficznie przede wszystkim, jak to wyglądało? Powiem wam tak, grafika rewelacja, przynajmniej na tej mapie. Ja niewiele widziałem, jeżeli chodzi o inne mapy. Jest jeszcze tam z China Rising, jak dobrze pamiętam, kilka gameplay na YouTubie. I tam nie podobało mi się to tak bardzo, ponieważ wydawało mi się, że jest tam zbyt mało detali, które no, sprawiałyby, że ta mapa nie wygląda jak taki ociosany kołek. A tutaj zmiany te pogodowe, czyli całe to Levolution i gra cieni, gra świateł, to wyglądało naprawdę świetnie. Tak jak powiedziałem w wywiadzie, którego tam udzieliłem, nigdy bym czegoś na coś takiego nie zwrócił uwagi, jeżeli chodzi o grę FPS, bo interesuje mnie walka. A tutaj, słuchajcie, nawet przykuło uwagę moją to, że patrzyłem się na jakieś drzewa i między tymi drzewami po prostu promienie tego słońca tutaj, czy księżyca, nie wiem co to jest, ale to chyba słońce takie za chmurami. I było to pokazane naprawdę rewelacyjnie. Jak z dźwiękiem? Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to powiedziałbym, że brzmi on dosyć podobnie. Aczkolwiek część broni ma się takie wrażenie, że ma jakby większe kopyto, czyli ten dźwięk jest taki jeszcze bardziej mocny i oczywiście wybuchy, nie wybuchy, to wszystko nadaje nam świetnego klimatu. Zobaczcie, tutaj kosa oczywiście od tyłu, akurat kokos miał peszka, ale poradził sobie, bo zrodził mu się jeszcze temu kolesiowi jego współtowarzysz. I no, udało mu się tutaj przetrwać bez problemu, znaczy bez problemu, no, problemy miał, ale ogarnął to. Była taka sytuacja, w ogóle to przygotujcie się na to, ponieważ w momencie, kiedy na przykład ktoś nas zabije, chcemy się odrodzić, nie było po prostu współzawodników. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, co z tym fantem robić, ponieważ nie mogłem się odrodzić, szukałem jakiegokolwiek przycisku, deploy niestety nie działał, a okazało się, że był tam taki mały znaczek z takimi dwoma strzałkami zakręconymi, na które trzeba było nacisnąć, potem deploy i odradzaliśmy się w miejscu zupełnie przypadkowym.
Tak więc to, jeżeli zaczniecie grać, żebyście się nie denerwowali, że coś jest nie halo, po prostu tak w tej chwili zrobiono, żeby można było się, nie tylko wskazując oczywiście na mapie, gdzie możemy się respić, jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, na dominacji takiej możliwości nie mamy, albo się respimy na swoim współtowarzyszu, albo na zupełnie randomowym, wybranym przez grę terenie. Tak więc tutaj musicie na to oczywiście wziąć poprawkę. Jeżeli chodzi o te wszystkie dodatki, to powiem wam, że nie widzę tam żadnego takiego, który no w chwili obecnej martwiłby mnie, że coś z nim będzie nie tak, że będzie nadużywany. Wszystko oczywiście wyjdzie w praniu, ja miałem zbyt mało czasu na to, żeby to wszystko ogarnąć i mam nadzieję, że oczywiście z wyjściem bety dostępnej zarówno dla tych, co zakupili przedpremierowo już Battlefield 4, jak i dla tych chociażby, którzy będą mieli tą open betę, to wtedy nagram coś więcej, będę oczywiście mógł sobie jeszcze więcej pokombinować, będziemy mieli 2 tygodnie na to, żeby zobaczyć co i jak, z czym się tam je, tak więc na pewno pojawią się jeszcze filmy na moim kanale. Słuchajcie, jeszcze więcej informacji o przede wszystkim rozmowach z przedstawicielem z DICE'a przedstawię w innych filmikach, już bez gameplaya do Battlefield 4, ponieważ nie mam już więcej. W każdym razie zobaczycie i usłyszycie informacji, które się dowiedziałem, bo są one dosyć, muszę powiedzieć, istotne. Tak więc zapraszam was oczywiście do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Pytajcie oczywiście w komentarzach, jeżeli chcecie coś konkretnego się dowiedzieć ode mnie. Ja postaram się w kolejnym filmiku na te pytania wam odpowiedzieć. No to trzymajcie się. Cześć.